Agnieszka, prowadziłaś, współprowadziłaś Kawa czy Herbata, pytanie na śniadanie. W programach na żywo łatwo o stresujące sytuacje, o wpadki. Czy pamiętasz coś takiego ze swojego doświadczenia? Nie. Idealna. Nie, ale pamiętam zabawną historię, znaczy zabawną bardzo historię, która nie była na antenie, ale poza nią. Ja czasem tak sobie gadam. Właśnie to moje gadanie poza anteną później tak się kończy. Kiedyś gościem był świętej pamięci już generał Petelicki. Nie pamiętam, jaki to był temat, ale wiem, że zaproszony był generał Petelicki i Piotr Kraśko do tego tematu. Coś mieli skomentować. Ja pamiętam, że program się jeszcze nie zaczął, my już byliśmy podpięci, ja tak sobie stałam przed jakimś monitorem i tak marudziłam wydawcę. Ja mówię, no czemu mi zaprosiłeś generała Petelickiego? Nie mogłeś Gromosława Czempińskiego? Ja tak lubię Gromosława Czempińskiego. Nie mogłeś zaprosić generała Czempińskiego? Ja sobie myślę, no dobra, generał Petelicki też fajny. Nie zaczynamy program, wchodzi generał Petelicki z Piotrkiem Kraśko, siadają na kanapach, jeszcze nie jesteśmy na wizji. I pan generał wyciąga długopis i mówi tak, a ja tu mam taki długopis i tu jest podsłuch. Ja wszystko słyszałem, co pani mówiła, że pani by wolała Gromosława Czempińskiego, a nie mnie. A ja oczywiście jak nie po raz pierwszy zapomniałam, że jak my już mamy przypięte mikrofony i tak dalej, ludzie się malują w charakteryzatorni, to czasem dźwiękowcy puszczają to co my mówimy, już jesteśmy pootwierani i świetnie nas słychać w całym studiu, także... Takie miałam wpadki, bardziej tych antenowych, wbrew pozorom, wcale nie było dużo. Ja takich spektakularnych wtop nie zaliczałam.